Jestem gotowy. Tak, Ilares? W czym mogę pomóc? Pora wyzwolić ukrytego smoka. Gotowam do pracy. Cześć, zapraszam was do kolejnego odcinka z serii Zagrajmy w Icewind Dale 2. Odpoczęliśmy sobie pod okiem Emmy. Czary odnowione, rany wyleczone, także jesteśmy gotowi do dalszej drogi. Wypiliśmy też sobie flaszkę wina, posililiśmy się żelaznymi racjami. Widzicie, Tordek jest zatruty, bo on z kolei napił się braugu. Jest i ma teraz totalnego kaca, także zobaczymy, jak mu będzie szło w walce, bo na pewno ma tak, ma obniżoną zręczność, ale za to siła mu się wzrosła, także zobaczymy, jak to dalej będzie. Opuszczamy tutaj teren wioski Brud Shengarn, no i ruszamy w stronę przełęczy Shengarn. Ruszamy cały czas w drogę w kierunku mostu na rzece, żeby ten most odzyskać, bo został przejęty przez hordę. Także jeszcze długa droga. O. A co to jest? Gwenwyvar. Kot górski. No dobra. To tak, on chyba nie jest pozytywnie nastawiony. Zamieniam się w działamy. Ruszamy. Dobra, Drist, rzuć na niego ogień Faerie. Obniżymy mu KP. Nadeszła zima. Czemu ty uciekasz, kotku? Niczym wiatr w komarach drzew się robi. Ona chyba szykuje się do ataku kogoś konkretnie. Już nie żyjesz. Czemu tak blisko podszedł tych ludzi tutaj z wioski? Na wezwanie. No dobrze, już jest płonień. To opuszczamy wioskę. No i zobaczymy, co nas będzie czekać w tej przełęczy. Mamy też do zadania zadanie, żeby zniszczyć chyba tamę, którą orkowie stworzyli. Ale to wszystko przed nami. No nie, znowu jakieś zwierzątko nas atakuje. Kurde, jak anakonda. Wąż górski. Dobra, ruszajmy wszyscy. Wszyscy, brać się do walki tutaj. Dobra, Miley może trochę wycofać się do tyłu. Ale dziabnął ten wąż Drista. Słucham? No dobra, to by było tyle. Strasznie dużo zwierzaków tutaj jest. Maili nic nie może nam powiedzieć o tym terenie. Zobaczmy. Też nic. Nikt tutaj nie może powiedzieć o tym terenie nic. W tej okolicy musiał być duży ruch. Z łatwością dostrzegacie ślady chomików i szczurów, tędy przechodzących. Zdaje się jednak, że poruszały się one w pozycji pionowej, na dwóch nogach. Ślady te przeplatają się tropami orków. Dostrzegacie także nikłe ślady czegoś blisko spokrewnionego z olbrzymami. Być może szły tędy ogry albo werbegi lub przedstawiciele obu ras. No to słuchajcie. Tu jestem. Lidda. Się robi. Tradycyjnie spróbuj tutaj rozpoznanie terenu zrobić. Zamieniam się w słuch. Jozan, może spróbuj przywrócić zdrowie Dristowi. Dobrze, udało się całkowicie. Łatwizna. Nic tu się nie dzieje. Co to jest? To małe pomieszczenie jest
niedostępne. Wydaje się zupełnie niemożliwe, aby można było dostać się do środka bez pomocy magii. Może jakieś zwierzę tam mieszka. Wróg w pobliżu. Czyli gigant, werbek. No to zostanie bałtem. No i nasza taktyka odwrotu, lead dom. Co mam zrobić? Chłopaki, nadchodzi gigant, przygotujcie się. Czego sobie życzysz? Miley, ty już próbuj do niego strzelić. Dobra. Fajnie, Tordek się już... Tordek chyba ma nawet ulepszone KP, jeżeli chodzi o walkę z gigantami. Czekam na polecenie, niczym błyskawica. Chcesz czegoś? Mam cię! Świetnie. Położyliśmy tego werbega. Słucham cię. Nie wiem, co on tu robił. Działamy. Chodźmy zobaczyć, co tutaj jest. Czyli... Trist zauważył ślady, że poruszają się tutaj jakieś humanoidy, jakieś szczury, tylko że łażą na dwóch łapach. Tutaj coś jest? Dobra. Linda, zobacz, co to jest. Jakaś skrytka. Trochę złota. Złoty pierścionek. No, nic nadzwyczajnego. No dobra, to wracamy. Nic tu już więcej nie ma. Zastanawiający jest ten domek tutaj u góry. Ten werbek nic nie miał przy sobie. Co trzeba zrobić, się robi. O, jakąś ciekawą tarczę ma. Dobra, ale tarczę to może przekażmy komuś, kto ma więcej siły, chociaż na razie jest spoko. Miley, zobacz, przyjrzyj się, znaleźliśmy jakąś tarczę. Mała tarcza wytrzymałości. Małe tarcze są zazwyczaj okrągłe. Dobra, może tego nie czytajmy, ale zobaczmy, co on tutaj... Czyli specjalnie dodaje plus 5 punktów życia. No, dobra. Czekam na wskazówki. Zastanowimy się później nad tym, ale raczej nam to chyba nie jest potrzebne do szczęścia. No, coś tu ciekawego jest. Szczurołak, tak? No czego ty chcesz? Ty jesteś wrogiem? Wrogiem. Dobra. Przygotujmy się tu już. No. Świetnie. Czemu uciekasz? Szlak. Znowu jakiś konfident. Tu jest zablokowane. Cokolwiek zechcesz, mam cię. Dobra, Lidla, idź tam sprawdź, co to było. Harpia. Pamiętam harpię z gry Heroes. Niezbyt je lubiłem, bo też uciekały się do takiej walki partyzanckiej. Zadawały obrażenia i uciekały. Tutaj akurat mam cię. Chyba w D&D mają takie specjalności jak krzyk chyba. Słucham cię. Który paraliżuje osobę. A, widać, że Drist tam przyłożył jej konkretnie. Czyli takie pół kobiety, pół orły, coś takiego. Kurczę, następne. To my sobie poczekamy tutaj na tą harpię. Linda, gdzie ty jesteś, kurczę, co ty? Dobra. Jestem gotowy. No, kurczę, to tutaj chyba ostrze, księżycowe ostrze bardzo nam pomaga w walce. Dostaje ta harpia po głowie dosyć solidnie. Gotów. Kurczę, a ty, Tordek, dalej cierpisz. No, trzeba było tyle pić alkoholu. Teraz to widać, że są efekty tego. Dobra, dwie harpie upadły. Lida, sprawdź, co to było za stworzenie, co nam uciekło. Zamieniam, twoje słowo jest jak rozkaz. Tu się może schowaj. Chcesz czegoś ode mnie?
Gotowiutkie. Gaernat ostrozębny. Patrzcie, bracia, kto stoi przede mną. To potężni podróżnicy z wioski Drwali. Co was tu sprowadza? A kim ty jesteś? Jestem Gaernat Ostrozęby. Rządzę tą przełęczą, jak i wszystkim, co się na niej znajdzie. Pokłońcie się przede mną, podróżnicy. No nie jesteś naszym panem, Gaernacie. Nie pokonimy się przed tobą. Nie? Może powinienem odrąbać wam nogi, by zmusić do uległości, tak? To godne zastępstwo pokłonu, nieprawdaż? Jeśli chcesz walki, to będziesz ją miał. Dobra, szykuje nam się walka. To spróbujmy ją wykonać na własnych warunkach. Tu chyba jest... To będzie chyba najbardziej... Robimy. Najlepiej dla nas. Wycofajmy się. Stawmy się w naszym ustawieniu bojowym. Jozan, błogosławieństwo Latandera ześli na nas. Mistrzu? I przygotujmy się. Lidda, do tyłu. No co jest z wami, kurczę? Czemu że oni nie atakują? Szlak. Po wszystkich trzeba iść, no. Dobra, Gaernat dostał dosyć porządnie od Liddy. 22 obrażenia. Dobra. Tordek się wyrywa tutaj. Dobra. Słucham? Z drogi. Cokolwiek zechcesz. Już idę. Trwający od twych narodzin wkrótce się skończy. Dobra. Tordek, ty tutaj. To jest, kto to jest? Gaernat, dobra, to nie przepuścimy go tutaj. Słucham. Jozan tutaj. Ogień Faerie. I walimy. Kto tam obrywa? Na razie chyba jest spoko. Tutaj obkrążony jest Tordek. Co mam zrobić? Dobra. Co by tu zrobić? Nie, dobrze. Nie, na razie nie. Na razie nic złego się nie dzieje. Dobra, Lidda, widzisz tam jakiegoś szamana, który chce tu na... To on jest twój. Dobra, raz przerwaliśmy jego czar. Tu jestem. Tordek go obrywa. Już idę. Szaman się wycofał. Zaczynamy tu mieć przewagę. Jakiś wilczek wyszedł. Dobra. Czekam na wskazówki. Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Żaden. Kurczę. Tordek tutaj się odwrócił plecami i od razu go wykorzystali. Dobra. Kto to jest? Szczurołak, dobra. I orki oczywiście, to żeśmy się za nimi strasznie stęsknili. Mistrzu, twoje życzenie jest dla mnie rozkazem. Dobra, ruszamy, bo zaczynamy to wkurzać. Czego dobra, Maili, poślij te orki spać. Dobra, ruszamy tutaj dalej. Gotów, ruszamy. Gotowam do... się robi. Słucham? Niczym błyskawica. Dobra, został ostatni. A, krytyk wpadł tutaj Tordkowi. Znaczy to byli wszyscy przeciwnicy. To jest ciekawe. Ten Gaernat cały zlikwidowany jest. Podejrzewam, że to chyba nie jest koniec.
Są tu jeszcze jacyś przeciwnicy. To jest fajne miejsce, może... Może przejdźmy tutaj drużyną w to miejsce. Twoje słowo jest jak rozkaz. Cokolwiek za już... Czy jest tu jeszcze jakiś przeciwnik, Lidlo? Podejrzewam, że jest. Szczurołek. Dobra. Tak! Mam cię. Wyciągnęliśmy go tutaj i zaraz od nas dostanie łomot. Tylko czemu idziesz sam? Trzeba było od razu przyprowadzić kolegów. O, dobra. Chciałem, to mam. Słucham cię. Robimy. Usta kła, zaufaj. Tu jestem. Kurczasz, dwóch. Spróbujmy ich uśpić. No to się zaczyna tu robić nieciekawie. Słucham, ruszamy. Kurde, tutaj jest jakiś jeszcze inny borsukołak. No dobra. Czekam na polecenia. Skończyły nam się czary uśpienia. Dobra, to na razie spróbuj Miley tutaj tego szamana zająć. Gotów, już się robi. Moje życie jest w twoich rękach, Ilares. Dobra. Drizzt tutaj już kończy z tym szczurołakiem. Jestem gotowy. Jason, ty się zajmij tym borsukołakiem, cokolwiek to znaczy. Jeszcze kurczę, pająki przyszły. Dobra, psalm. To ty go tu ucisz, Miley. Tak, będzie jak rozkażę. W czym mogę pomóc? Odejdź, zanim przybędą drogi. Albo módl się o szybką śmierć. Jozan dostaje łomot. Może pomóżmy mu. Tak, Ilares. Borsukołak. Dobra, Drizzt. Ogień, farię. I kończymy z nim. Czym mogę służyć? Jozan niebezpiecznie. Możesz... Kurczę. Może wycofaj się trochę. Tordek, ty się zajmij tutaj tym szczurołakiem. Zamieniam się w skrobimy. I Jozan, napij się eliksiru uzdrowienia. Dobra, borsukołak ucieka. Drizzt, tutaj najbliżej masz szamana. Na wezwanie. Hajd. Możesz wrócić do walki, Jozan. Powiedz, niczym wyjść. Dobra, pomóżcie tutaj Jozanowi, bo chyba nie idzie mu najlepiej. Dobrze. Drizzt, rozwal te pająki. Co mam zrobić? Naprzód. Pokażę ci, co to droga wojowa. Chyba idzie dobrze. Dobra, pająki zniszczone. Drizzt, rozwal tego szamana. Tordek, ten jest twój. Słucham cię. Jozan, ten ork jest twój. Co mam zrobić? Miley, ten jest twój. Lidla, ten jest twój. Czego sobie życzysz? No dobra. Czy to by byli wszyscy? Widać, że tutaj mieli obóz. Drizzt, czy coś jeszcze tutaj widzisz, co byś nam mógł powiedzieć? Nic tutaj nie ma. Co trzeba zrobić? Lidda, obejrz tutaj teren, co tutaj się dzieje. Jakiś pająk. Dobra. Czekam na pole. Wycofajmy się tu do tyłu. Kurczę, jakieś pierdki małe wyleciały. Dobra, poczekajmy na nie. Tordek, ten jest twój? Tak. No chyba lecą tutaj do dziewczyn znowu. Czekam na wskazówki. O kurczę. Wyszedł jakiś większy spasieniec. Dobra. Tym małym, małego zostawcie, ale zajmijcie się tym.
Powiedz, czego żądasz? Na wezwanie. Dobra. Został ostatni pajączek. Czego ode mnie wymagasz? Działamy. Sprawdźmy, czy to już wszystko tutaj, kurczę, bo... Strasznie ciężki ten teren. Wygląda, że tak. Że to by było wszystko. No to zlikwidowaliśmy kolejnego przeciwnika, który prawdopodobnie spracował z Hordą. Gaernat Ostry Ząb pilnował tutaj przełęczy. Myślę, że zrobiliśmy porządek. Tutaj jeszcze zobaczmy, czy tu nic nie ma. No mam nadzieję, że wszystko. Jeszcze sobie tutaj odpoczniemy. Jozan zajmie się leczeniem. Odpoczniemy sobie tutaj w obozie przy ognisku. No i będziemy się szykować w dalszą drogę. Tordek na kacu. Widać, że dał radę. Jeszcze wam pokażę, jakie statystyki miał. Dostał plus 5, taki dodatkowy chyba. W sumie on ma dodatkową siłę, ale na pewno tutaj w jakiś sposób na korzyść to wpłynęło, ale obniżyło mu zręczność. Dobrze, czyli w tym odcinku to wszystko. Załatwiliśmy przełęcz. W następnym ruszamy dalej. W następnym odcinku chyba będzie już Tama na rzece. W tym odcinku to wszystko. Dzięki za oglądanie i zapraszam was do następnego odcinka. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.